Codziennie jesteśmy bombardowani reklamami o cudownych lekach, badaniach medycznych, garnkach, w których ugotowane potrawy smakują lepiej, czy pościeli gwarantującej zdrowy i przyjemny sen. Niejednokrotnie to informacja o wygranej lub miła i uśmiechnięta pani wręczająca zaproszenie skłania konsumenta do pójścia na pokaz garnków, pościeli czy sprzętu rehabilitacyjnego. Wszystkie tego typu okoliczności powinny wzmagać czujność. Nie należy chodzić na tego typu pokazy, bo nie ma cudownego leku na wszystkie choroby, nie ma cudownych garnków, które jak będziemy w nich gotować, to nam wróci zdrowie. Natomiast techniki manipulacji nami znane są od wieków. Firmy oferujące sprzęty na różnych pokazach często stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Konsument wprowadzany jest w błąd, techniki manipulacji zmieniają się i trudno się przed nimi bronić. W Ostrowcu Świętokrzyskim tygodniowo odbywa się nawet kilka pokazów, na których nierzetelni sprzedawcy próbują sprzedać towar. Aby cieszyć się z udanych zakupów, decyzje trzeba podejmować rozsądnie i pamiętać o kilku ważnych zasadach. Podstawową zasadą, którą jakby tutaj duży nacisk kładziemy, to na czujność, na doświadczenie życiowe, na rozwagę, na niekorzystanie z tak zwanych super okazji. Nie ma super okazji, które się jutro kończą, prawda? Bo jak popatrzymy na niektóre wystawy sklepowe, to tam od 2 lat pisze wyprzedaż. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej klienci indywidualni zyskali możliwość zmiany dostawcy. W tym obszarze pojawiło się wiele nierzetelnych firm. Mamy prawo zmienić sprzedawcę prądu, ale nie mamy takiego obowiązku. Natomiast osoby chodzące po domach przedstawiają się jako przedstawiciele naszego dotychczasowego dostawcy. Nie zawsze czytamy co podpisujemy, natomiast są to umowy zawierane na wiele lat i ich zerwanie przed terminem wiąże się z dosyć wysokimi karami. Zdrowy rozsądek i świadomość zagrożeń dotyczy także zakupów w internecie. Już co drugi Polak robi zakupy w sieci. Tam również działają nierzetelni sprzedawcy. W 2017 roku w Polsce funkcjonowało 20 tysięcy sklepów internetowych, z czego około 200 było fałszywych. Proszę pamiętać, że nie ma okazji w internecie. W internecie można kupować przedmioty stosunkowo tanio i one są z reguły znacznie tańsze niż w przypadku tego tradycyjnego handlu. Jednak w wielu przypadkach przyznam, że ten zdrowy rozsądek pomógłby bardzo, żeby utrudnić pracę oszustów. Od umowy zawartej w domu, na pokazie, a także przez telefon czy internet możemy odstąpić bez żadnych konsekwencji i bez podania przyczyny. I zgodnie z ustawą o prawach konsumenta od takiej umowy możemy odstąpić w ciągu 14 dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie. I to właśnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być zawarte na piśmie. Prawo nie dopuszcza sytuacji, w której można to zrobić na przykład telefonicznie. W większości przypadków są to telefony, których nigdy nikt nie odbiera. A jeżeli ktoś odbierze, nawet, powtarzam opowieści konsumentów, tak oczywiście przekażę panu kierownikowi pana prośbę o odstąpienie od umowy. Niestety, jak mija 14 dzień, straciliśmy prawo do odstąpienia i umowa jest wiążąca. Częstym błędem popełnianym przez konsumentów jest także nieżądanie kopii umowy. Czytajmy, co podpisujemy. Podpis pod umową oznacza, że zapoznaliśmy się z dokumentem. Jeżeli nie rozumiemy, nie podpisujmy.